Czasami mam wrażenie, że kiedy twórca nie ma zupełnie pomysłu, w jaki temat wtłoczyć mechanikę swojej gry, robi coś takiego. To może osadzę grę w jakimś mieście. I tak robi. I tak zrobił twórca gry, o której dzisiaj będę mówił. Everyone can relax. Gambit has returned. Czołem, z tej strony Tomek Dobosz z Gambit TV. Ja opowiadam wam, co myślę o grach planszowych, abyście wy nie musieli kupować ich w ciemno. Na wstępie popełniłem drobny błąd, ponieważ gry, o której dzisiaj będę mówił, nie stworzyła jedna osoba, a dwie. Są to Virginio Gigli, znowu zaczynałem to nazwisko, i Flaminia Brassini. A grą, o której dzisiaj będę mówił, jest Coimbra. Coimbra, czyli miasto w Portugalii. Tak, miasto. To jest gra o mieście w Portugalii, Coimbra. Wydana oryginalnie przez Egertspiele w Polsce przez wydawnictwo Rebel i tę właśnie polską wersję podesłał mi Rebel do zrecenzowania, za co serdecznie dziękuję. Co by wam tu powiedzieć? No, Coimbra, gra euro, w której będziemy budować swoje wpływy w mieście, w tytułowym mieście. Suche euro, po prostu suche euro. Najlepiej jak pokażę wam, jak to wygląda i jak się w to gra, a potem wrócimy tutaj i jakoś to podsumuję, dobra? No to co? Lecimy. Okej, moi drodzy. I to jest właśnie rozłożona gra Coimbra. Słuchajcie, tutaj na tej planszy, na tych kartach dzieje się mnóstwo rzeczy. Naprawdę jest sporo zależności i z tego powodu nie będę wam opowiadał o wszystkim, co tutaj się dzieje, jak, co robić, kiedy, gdzie, z kim i dlaczego. No ponieważ zajęłoby to dużo więcej czasu, niż mi zwykle zajmuje. No a poza tym mogłoby być trochę niejasne. Dlatego postaram się wam bardzo ogólnie opowiedzieć o tym, co dzieje się w tej grze, jak to wygląda i co tutaj się robi. O co chodzi w Coimbra? No chodzi o to, żeby zdobyć jak najwięcej punktów zwycięstwa. Jest na to naprawdę sporo, sporo dróg. Gra toczy się przez 4 rundy. Te rundy są wyznaczane przez talie postaci, które tutaj są wyłożone. Każdy z graczy rozpoczyna zabawę z dwoma postaciami, jakby wydraftowanymi z takiego zestawu postaci początkowych. Wszystko ustawiamy tak jak trzeba według setupu, którego nie będę tutaj przetaczał, i możemy grać. Każda z rund dzieli się na 6 etapów, 6 faz, o ile dobrze pamiętam. O ile dobrze policzyłem. Pierwszym etapem zawsze jest rzucenie pulą kości, ponieważ kości są jednym z ważniejszych, najważniejszym zasobem w tej grze. Liczba kości, śliczny rzut. Liczba kości, którymi rzucamy, zależna jest od liczby graczy. Następnie, kiedy kości zostały rzucone, jak to powiedział pewien słynny człowiek, gracze zaczynają te kości sobie draftować w kolejności ustalonej nieco wcześniej. Draft wygląda tak, że gracz bierze kość, której chce użyć, i od razu powiem, liczy się, ma znaczenie nie tylko wynik na tej kości, ale również później będzie miał znaczenie kolor. Zatem gracz bierze kostkę, którą chce użyć, wkłada w taki gustowny, w taką gustowną podstawkę i układa na planszy w jednym z tych 4 miejsc. Te 3 miejsca pozwalają nam na zakup kart z rynku, natomiast tutaj możemy zdobywać dodatkowe bonusy. I kwestia jest bardzo prosta. W tych 3 miejscach odpowiadających kartom kostki układamy od najwyższej do najniższej. Jeżeli układamy kostkę o tej samej wartości, jaka już tam leży, to kładziemy ją po jej lewej stronie, czy też prawej, zależy jak kto siedzi. A tutaj wręcz odwrotnie, od najniższej do najwyższej. No dobra, więc następny człowiek bierze sobie, kto tu żółty, bierze sobie kosteczkę i gdzieś ją tam wystawia, i następny sobie bierze kosteczkę i gdzieś ją wystawia, i tak dalej, i tak dalej. Jedziemy po kolei z kosteczkami. Pozwolę sobie to szybko tutaj poustawiać.
Oczywiście nie rozmyślam za bardzo nad tym, co tutaj się dzieje, bo to nie o to chodzi. Chcę wam tylko pokazać pewien mechanizm. Dobra, już nie będę zwracał uwagi na kolejność. Kostka mi wyskoczyła. Ciach, tutaj pójdziemy. Weźmiemy tak. No, oczywiście dwie niebieskie na koniec, bo czemu by nie? O, no zrobimy sobie tak. Kiedy już wszyscy wybiorą i rozłożą kostki, przechodzimy do kolejnej fazy, jaką jest jakby wykonywanie akcji, które tutaj się dzieją. Zaczynając od góry i od kostki o najniższej wartości, gracz, który ma tę kostkę, wybiera sobie jeden z tych bonusów i kostkę wraca na swoją planszetkę. Powiedzmy, zrobimy to tak. Tutaj niebieski sobie też wziął jakiś bonus. Już nie będę wam mówił, co te bonusy robią. Tak, niebieski na czarnym polu, ale to nic. Następnie przechodzimy do tych pól. Również idąc od góry. Gracz z najwyższą wartością wybiera kartę, którą chce kupić i ją kupuje. Ale o ile tutaj brało się rzeczy za darmo, tutaj trzeba już płacić. Co nam dają karty? No, karty dają nam mnóstwo różnych rzeczy. Dają nam jakieś bonusy natychmiastowe, tak? Jakiś zysk, który możemy wykorzystać od razu. Kasę, zasoby takie jak pieniądze, takie jak tarcze i inne różne rzeczy. Dostajemy również czasami bonusy na koniec gry. Dodatkowe punkty. Za coś. Za co? No, zobaczymy. Nie wiadomo, tak? Ewentualnie są tu bonusy, które uruchamiają się w momencie fazy E, czyli pobierania dochodów. Postacie, które dostajemy na samym początku, zapewniają nam albo bonusy natychmiastowe, albo bonusy w tak zwanej fazie C, czyli w tej fazie właśnie, gdzie pozyskujemy poszczególne postacie. I teraz, jak się tutaj bierze? Tak jak powiedziałem, od najwyższej kości poczynając, gracz ten wybiera sobie kostkę, znaczy wybiera sobie postać, którą chce kupić, ale musi za nią zapłacić. Ile? Tyle, ile jest pokazane oczek na kostce. Czego? No, tego zasobu, który jest tutaj w rogu, czyli albo tarcz, albo kasy. Zatem, jak widać, wysoka kostka, bardzo fajnie, pierwsi wybieramy, no ale musimy więcej zapłacić. Jeżeli nie mamy kasy, jeżeli ktoś nam podebrał ciekawą postać, zawsze można wykonać taką akcję pomocniczą i po prostu dostać zasoby. Więc kupujemy sobie postaci, tak, kosteczki wracają i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś dostaje żeton korony, to dostaje go, on będzie później wykorzystywany. No i tak sobie te kostki wracają. Ja już tutaj, tak jak mówię, nie będę jakoś szczególnie tego rozkładał i kombinował. To jest faza C, czyli kupujemy karty. Te karty, które nie zostaną kupione, spadają. Nie można już ich kupić. One tak, znaczy będą dostępne może w jakiś inny sposób. Kiedy kończy się faza C, przechodzimy do fazy ustalania kolejności graczy. W tej fazie liczymy koronki, które mamy. Ten, kto ma najwięcej koronek, staje się nowym pierwszym graczem. I potem mamy fazę E, czyli fazę dochodu. No i tutaj zaczynamy brać pod uwagę kolor kości. Dochód otrzymuje się z tych czterech torów. W trakcie gry będziemy na tych torach skakać do góry. Tak, tutaj się będzie sytuacja zmieniała w zależności od tego, jakie postacie żeśmy sobie, jakie karty żeśmy kupowali. No i teraz patrzymy na kolor kości i ten kolor mówi nam, z jakiego toru otrzymamy dochód. Mam pomarańczową, czyli gracz czerwony dostanie 7 monet. Mam zieloną, czyli gracz czerwony, przepraszam, dostanie 5 punktów zwycięstwa. Tutaj szara. Gracz czarny dostanie ile? 3 punkty tarcz. Fioletowa to jest taki special, o którym zaraz wam powiem. Kość biała, wybieram sobie tor, z którego chcę wziąć dochód. W tym momencie nie liczy się już wartość na kości, liczy się jej tylko kolor, no i to nasze ustawienie.
Kość fioletowa to jest bardzo ciekawa rzecz, to jest gra w grze niemalże, ponieważ za kość fioletową otrzymujemy poruszanie się pielgrzymami. I ci pielgrzymi chodzą sobie tutaj po takiej mapce. Mamy dróżki, mamy przystanki, ale to, co jest istotne, to nie tyle przystanki, co klasztory, do których będziemy wchodzili. Za każdym razem, kiedy gracz trafi do klasztoru, stawia przy tym klasztorze swój znacznik. Nieważne, czy są tam znaczniki innych graczy, czy nie, zawsze można postawić swój i zawsze tylko jeden. I co nam dają te klasztory? No znowu, dają nam albo jakieś natychmiastowe bonusy, albo dają nam bonusy na koniec gry, które, nie wiem, będą nam dodawały do punktów. Zatem będziemy sobie tutaj chodzić, będziemy rozwijać swoje jakby terytoria, swoje wpływy, co nam będzie przynosiło w późniejszym etapie gry, albo też natychmiast jakieś dodatkowe profity. No i w końcu nadchodzi faza ostatnia, czyli chodzenie na wyprawy, tak? Fundowanie wypraw. Mamy 6 wypraw wybranych losowo z trochę większej talii i gracze mogą sobie fundować taką wyprawę. Żeby ufundować wyprawę, muszą zapłacić monety albo tarcze w liczbie takiej, jak jest widoczna na karcie. Kiedy fundujemy wyprawę, kładziemy tam swój żetonik i na koniec gry będziemy dostawali punkty za te wyprawy, tak? Na przykład za każdą szarą kartę 2 punkty, tak? Tutaj będziemy dostawać za zielone karty. Tu będziemy, dużo do pisania, podwój wartość swojego najmniej rozwiniętego toru wpływów, tak? Mnóstwo dróg do wyboru. I kiedy skończymy to, przechodzimy do kolejnej tury, o ile mamy jeszcze karty postaci, wykładamy nowych 12 kart, które będziemy kupować, no i gramy całą rundę od początku, czyli rzucamy kośćmi, dobieramy je, wystawiamy, zbieramy, kupując rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Po 4 rundach punktujemy, mamy końcowe punktowanie. No i tutaj punkty zbieramy z wielu miejsc, tak? To, co zdobyliśmy do tej pory. Dostajemy punkty za obecność na torach, kto wyżej, kto niżej, tak? Dostajemy punkty za wyprawy, za mnóstwo innych rzeczy. Postacie nam dają punkty i tak dalej, i tak dalej. I kto ma tych punktów na końcu najwięcej, ten zwycięża. Wow! Tak jak powiedziałem, sporo tutaj się dzieje. To co? Spróbuję to jakoś podsumować. No dobra, moi drodzy. I tak właśnie wygląda Coimbra. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. To jest portugalski, nie jest tak oczywiste. Tłumacz Google twierdzi, że tak to się powinno wymawiać. Coimbra. No ale dobra, nie o tytule, tutaj mówimy o samej grze. Co myślę o grze? Jak mi się w nią grało? Czy mi się podoba, czy nie? I tak dalej, więc... Zacznijmy od tego, co mi się w grze podobało. Pierwsza rzecz, miks różnych mechanik. Draft kości, używanie kości do zakupów, używanie kości do pozyskiwania wpływów, karty, kupowanie kart, które mają różne moce, tak? Które dają nam jakieś bonusy jednorazowe, które wpływają potem na, albo wpływają na punktację. Wyścig w pewnego rodzaju na torach wpływów, na 4 różnych torach, który daje nam jakieś zasoby później, który też ustala na koniec punktację. Do tego jest jeszcze poruszanie się po takiej małej mapce, które to poruszanie się też w pewien sposób daje jakieś korzyści. Wybór punktowania różnych kart na koniec gry. Gracz sam sobie ustawia, co chce punktować, czego nie chce punktować, jak się zachowa dzięki temu. Ten miks różnych mechanik działa. Naprawdę tutaj według mnie działa i bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się podoba takie zestawienie, na pierwszy rzut oka ni z gruchy, ni z pietruchy, ale kiedy to powstawia się na swoje miejsca, jest okej. Naprawdę bardzo ładnie się zazębia, bardzo ładnie według mnie działa. Także to mi się strasznie podoba. Druga rzecz, no to tu przechodzimy już do konkretnej rzeczy mechanicznej, kości. Użycie kości w tej grze, no, czapki z głów dla mnie. Mamy 2 aspekty,
Czyli pierwszy aspekt to wartość na kości. Wartość, która określa, czy kupimy kartę szybciej, czy później, tak? Gdzie będziemy w kolejce? I co więcej, ile zapłacimy za tę kartę? Wyższa wartość kości to oczywiście szybsze dopchanie się do karcianego koryta, ale również trzeba będzie więcej za tę kartę wybulić, więc coś za coś. Z drugiej strony, niższe wartości również się przydają, bo jeżeli idziemy z tym do króla, no to wtedy niższe wartości są lepsze i tam nic nie bulimy, ale im niżej, tym szybciej coś dostajemy. No i to jest jedno wykorzystanie. Drugie wykorzystanie to kolor kości, gdzie na końcu dostajemy przychód z toru w odpowiednim kolorze. I dzięki temu, kiedy mamy ten moment draftu kości, zaczynamy patrzeć nie tylko na jeden aspekt, tak? Ale patrzymy na dwa aspekty. Z jednej strony, czy chcę tę kość, bo jest wysoka i będę mógł sobie coś kupić, ale kolor mi nie pasuje, bo nie wiem, nie szedłem w tym kolorze. Chciałbym ten drugi kolor, bo potrzebuję przychodu z tego konkretnego toru, bo chcę coś zrobić, nie wiem, chcę dostać kasę. Ale mam mniejszy wynik, więc co, jak, gdzie? I naprawdę to podwójne podejście do kości tworzy bardzo ciekawe decyzje. Strasznie mi się te decyzje podobają i strasznie mi się to podejście. Już widzę Magota, który się krzywi, jak mówię, że strasznie mi się coś podoba. Ale naprawdę, bardzo, bardzo mi się to podejście do tematu kości tutaj podoba. Co więcej, to podwójne podejście do kości plus draft powoduje, że w większości przypadków zawsze dostaniemy coś, co byśmy chcieli. Jeżeli nie wysoką wartość na kości, żeby się dopchać do karty, którą byśmy chcieli, to kolor, który nam coś da. Więc jest losowość, no bo rzucamy tymi kośćmi, ale ta losowość jest jakoś tak fajnie rozłożona, że raczej nic nam nie daje po mordzie w związku z losowością. Chociaż no jest jeden mały aspekt, ale do tego jeszcze wrócę. Więc kolejna rzecz to jest w zasadzie wpływ na los, o którym tutaj już trochę powiedziałem, tak? Jest losowość, ale dzięki draftowi, dzięki temu, że możemy patrzeć na dwa różne aspekty kości, możemy próbować je ze sobą połączyć, tak? Wziąć najlepszą kość pod względem wyniku i koloru. Ale tak, jak nie wynik, no to kolor. Coś zawsze ugramy. Naprawdę mi się to podoba. Podoba mi się też to, że mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju sałatką punktową, bo w zasadzie, gdzie byśmy nie poszli, to gdzieś jakieś punkty zgarniemy. Pójdziemy w tory, no to na końcu gry zyskamy punkty związane z naszą obecnością na torze, tak? Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Pójdziemy w zielony tor, to jeszcze dostaniemy punkty tak po prostu, jeżeli będziemy brali zielone kości. Jeżeli pójdziemy sobie gdzieś tam w miasto, to tam też możemy zdobyć punkty. Możemy zbierać zestawy tych, jak one się nazywały, odznak, za co też dostaniemy punkty. Możemy fundować wyprawy, za co też dostaniemy punkty. W zasadzie, gdzie się nie odwrócisz w Coimbrę, tam są punkty. Po prostu punkty, 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 punkty. Dzięki temu w zasadzie tych dróg do zwycięstwa jest sporo. Tam nie jest powiedziane, że jak nie zrobisz tego, to na pewno przegrasz. Nie jest tak, że nie wiem, nie pójdziesz w miasto, nie będziesz odwiedzał klasztorów, to przerżniesz. Bo nie. Bo możesz olać zupełnie niemal klasztory i wygrać. To czemu by nie? Da się to zrobić. I naprawdę tego typu sałatki punktowe mi się podobają. Jest to fajnie zrobione i nie czuć jakiegoś, wiecie, że to jest zawsze jedna droga ku zwycięstwu. I podoba mi się też wykonanie, ale jakby niecałościowo. Podobają mi się podstawki na kości. Jest rewelacyjny pomysł. Biorę kość, wkładam w swoją podstawkę i już mogę sobie tą podstawkę, wiecie, myśleć, stukać, kombinować, podrzucać nawet, tak? Bo te kości siedzą mocno i nie ma strachu, że o kurczę, co ja tu miałem? No nie pamiętam. Nie, mam. Pach, stawiam, jest. Bardzo fajny pomysł. Po prostu rewelacja, jeżeli chodzi o dice placement, tak? Super, super rzecz. Natomiast co mi się w tej grze mniej podoba, bo w ogóle nie podoba? Pierwsza rzecz.
taka drobnostka. To jest nieczytelne. Znaczy, ta mapa jest generalnie nieczytelna, gdzie biegamy po tych klasztorach. Tam jak jest naciapane tych różnych rzeczy, to zaczyna być trudno dostrzec, gdzie są połączenia, gdzie są przystanki. Jak siedzisz dalej od mapy, no to już jest problem. Trzeba podejść, nie wiem, wstać. Drażniąca, drażniąca rzecz. Mało czytelne są też niekiedy karty. Znaczy, okej, widać, co trzeba wydać, widać, tak, ile musimy wydać, to oczywiście, widać, jakie są zdolności specjalne, ale na niektórych kartach są te odznaki, które zbieramy do zestawów. No i tych czasami ni grzyba nie widać. Albo w ogóle nie wiadomo, czy ta odznaka to jest taka, jaką my potrzebujemy, czy może już ją mamy. Trochę jest to irytujące. Ta czytelność gry mogłaby być troszeczkę wyższa. To w ogóle wszystko jest jakieś strasznie pstrokate. Nie wiem. Jest, po prostu. Także to jest raz. Kolejna rzecz, o której muszę powiedzieć, to skalowalność. Mam niejasne wrażenie, że Coimbra było zrobione dla 4 graczy. Po prostu. Jest gra euro dla 4 osób. No. A potem ktoś wpadł na pomysł, moment, a jak ktoś będzie chciał zagrać w 3 albo w 2? To zabierzmy kostki, to dorzućmy takiego sztucznego gracza, który tam ustawia swoje pingle takie i zajmuje miejsca. I to powinno działać. Powinno, ale według mnie nie do końca działa. Na 2 osoby ta gra robi się dramatycznie losowa według mnie, bo i ten sztuczny gracz zaczyna działać w taki strasznie dziwny sposób. On ma ustalone wyniki na kościach, tak, takich kartonowych. Do tego część kości leci z naszego zestawu, zostaje nam mniej kostek, ta losowość robi się większa, bo przestajemy mieć taki fajny wybór, jaki mamy przy 4 graczach. Niby się wydaje, że przy 4 graczach to te kości będą szybciej schodzić, że przecież 3 osoby przed nami mogą wybrać. No niby tak, ale zawsze jest jakieś pole manewru mimo wszystko zostaje. Przy 2 graczach, przy tych rzutach tego gracza komputerowego, że się tak wyrażę, tej sztucznej inteligencji, czasem po prostu dostajemy w zęby tą losowością i to mi się przestaje podobać. Nie czuję się już tak komfortowo, że mam jakiś wybór, że zawsze na tych kościach mogę coś ugrać. Czasem okaże się, że nikt grzyba nie ugram. A to boli, bo ta gra trwa przez 4 rundy, każdy wybiera 3 kości z 12 akcji. 12 akcji. Jeżeli wyjdzie runda, w której te 3 akcje zrobisz, bo tak wyszło, no to tracisz 1/4 rozgrywki z powodu losowości. I to na 2 osoby już czuć i to boli. I ja wiem, że na przykład w 2 osoby w to już nie zagram. Bo tak, w 3? Ech! Ale dla mnie to jest 4-osobowa gra i chyba dla twórców też to była 4-osobowa gra, dopóki ktoś im nie przypomniał. 3-2. Zapomnieliście. I musieli dorobić. Także skalowalność tutaj troszeczkę leży i kwiczy moim skromnym. No i niestety czuć w tej grze powtarzalność. Mamy tu do czynienia ze skończoną liczbą kart. I przez to, co więcej, te karty są podzielone na 2 kubki. Wszystkie karty wejdą do gry. Wiadomo, że w pierwszych 2 rundach wejdą te karty, a w 2 kolejnych wejdą te karty. No i to przez to ta gra robi się powtarzalna, kiedy zagramy w nią zbyt często, raz za razem. I czuć pewną schematyczność, a no to nie jest fajne. To zdecydowanie nie jest fajne. Ona ma że na początku jest fajnie, wow, poznajemy, dochodzimy do pewnego momentu i to się może wypłaszczyć. Jeżeli gramy zbyt często, to ja wiem, podejrzewam, że dla niektórych osób ten fan z gry może zacząć nawet spadać. Ja gdzieś to wyhamowałem w okolicach 7-8 rozgrywki i jest nieźle, tak? Odpuściłem lekko,
I ta gra nadal trzyma dla mnie poziom. Nie czuję jakiegoś strasznego zmęczenia, ale gdzieś ta powtarzalność niestety siedzi i się czai. A, jeszcze jedna rzecz. Karty negatywnej interakcji. Jest ich trzy czy cztery karty. I one są, wybaczcie określenie, ale zupełnie z dupy. W ogóle... Dwie karty są... Ta negatywna interakcja jest taka zależna od pozycji na torze i albo ktoś ci dowali, albo ty komuś możesz dowalić, albo jesteś zupełnie bezpieczny. No i jedna jest taka deko bezwzględna negatywna interakcja. I ona jest... Te karty są... Ale po co? Co? Ale dlaczego one tu są? Bo czemu? Znaczy, ja nie jestem jakiś przeciwny negatywnej interakcji, ale ona tutaj zupełnie mi nie pasuje. Jest taki kwiatek do kożucha, tak? Wół do karety lekko. Nie wiem, po jakiego grzeba. No są, tak? Są, można komuś dokopać, tylko nie wiem po co. Po prostu. No. No dobra, i to tyle, jeżeli chodzi o takie marudzenie. Długie, czas to podsumować, czyli trzy pytania, trzy odpowiedzi. Pytanie numer jeden. Moja BGG-owa ocena dla Coimbre i to będzie 8. Bardzo lubię tę grę, naprawdę. Ona mi się nadal bardzo podoba. Tak jak mówię, troszeczkę spasowałem z graniem w nią i może to ją w jakiś też sposób ratuje, bo ja czuję, że to nie jest gra, w którą mógłbym grać non-stop, raz za razem, bo na pewno bym się z nią szybko znudził, ale do pogrania raz na jakiś czas dla mnie to jest świetna rzecz. Ja naprawdę chętnie w nią raz na jakiś czas zagram. Zaproponuję. Czemu nie? To jest... Naprawdę bardzo mi się ta gra podoba. Ale mówię, nie za często. Jest tam, tak jak już wam mówiłem, mnóstwo mechanik, które mi się podobają, mnóstwo rozwiązań, które mi się podobają i rozwiązań, które sprawiają mi frajdę, kiedy w cudzysłowie bawię się nimi przy planszy. Ale tak jak powiedziałem, nie za często. Powtórzę to jak mantrę. Bo ta gra przy częstym graniu pokazuje, że gdzieś tam płasko sobie będzie jechała. No ale mimo wszystko ja do niej chętnie naprawdę wrócę. Pytanie numer dwa. Czy kupiłbym tę grę, gdybym nie dostał jej do recenzji? Ja ją znalazłem w sklepach od 140 do 200 zł. I za 200 bym jej nie kupił. To przy tej cenie to nie jest gra, którą ja bym musiał mieć w kolekcji, tak? Za 140 zastanowiłbym się. Mimo wszystko jest to gra, którą mógłbym zagrać u kumpla, jeżeli by miał, ale jeżeli wiedziałbym, że nikt jakby z otoczenia nie ma, to za te 140 bym kupił, tak? Żeby w razie czego mieć, bo tak jak powiedziałem, chętnie do niej wrócę. Ale jakbym miał wybór, to mógłbym wrócić u kolegi do niej. No i pytanie numer 3, czy Coimbre zostanie u mnie w kolekcji? Na razie zostanie, bo będzie wracało na stół. Czemu by nie? Tak jak powiedziałem. Ale nie jest to gra, która jest u mnie super bezpieczna. Tak? Jest to gra, która w sprzyjających okolicznościach może zostać wymieniona na inny tytuł. Także Coimbre zostaje, ale super bezpieczne na mojej półce nie jest. Po prostu. No dobra. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję serdecznie, że nadal mnie oglądacie i nadal ze mną wytrzymujecie. Lajkujcie, komentujcie, głoście dobre słowo o moim kanale. Zaglądajcie na Facebooka, na Instagrama, na Patronite'a. Linki są w opisie do tego materiału. Ale co ważne, zaglądajcie też do moich kolegów i koleżanek po fachu. Pogramy, granie w chmurach, Geek Factor, Asia on Table i mnóstwo innych osób, które kręcą świetne materiały wideo i chcą się z wami dzielić swoimi przemyśleniami na temat planszówek. Oraz ludzie, którzy dużo piszą o planszówkach. Gilia Gier Planszowych, Board Times, Games Fanatic, Planszówki we dwoje i tak dalej. Mnóstwo ludzi, którzy bardzo fajnie piszą o planszówkach i warto przeczytać, co mają do powiedzenia, napisania, wiecie. Ale przede wszystkim dużo grajcie w planszówki, bo bez tego wszystko to, co robimy, nie będzie miało zbyt dużego sensu, prawda? No właśnie. A poza tym granie jest bardzo fajne. No. Okej. To na dzisiaj wszystko. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia następną razem. Hejka.